Hyper UI. Tak, trafiłem na to z linka w jednym z tych poprzednich gradientowych apek, z tego co kojarzę, w jednej. W każdym razie to jest kolekcja darmowych wreszcie komponentów tailwindowych. Komponenty to jest też w ogóle bardzo dużo powiedziane, bo to są po prostu snippety. Tak, ale mamy jakby gotowe rzeczy, które podobne do tych, które są w Tailwind UI płatne. Na przykład mamy koszyk sklepowy, mamy cały checkout. Tak, jeden, ale, co prawda. A już wiem, jak to. Już kod, jak możesz. Już wiem, jak to odkopałem. Gotowy snippet. Tak, ale to dokładnie tak samo działa w Tailwind UI. Nie, klipka. Tak, no, tam też możesz po prostu sobie skopiować tak. Snippet. No. Tak. Oni są chyba w jakiś sposób powiązani z Hypercolor Dev, bo trafiłem na. Znaczy, to się znalazło u nas na liście, dlatego że kliknąłem w banner, który się pojawił na dole tej strony Hypercolor Dev. Chcecie darmowe komponenty tailwindowe, to. No tak, bo to jest związane z tym, paginacja. Z gradientami. Ale jest to chyba inny autor, a przynajmniej jest pod inny, tak, jest pod inną organizacją. No oni tam wszyscy jedna wielka rodzina na pewno. Państwo Tailwind. Nie, ale jakby co, jest to pod inną organizacją, no? Tak. Michał już powiązania wszelkie, już teczkę mi założył. Nie, Hypercolor, nie. Tak. Hypercolor, tak. Tak, mają ich też tutaj w listowanych. No, co no. Ciekawe. No, się skumali. A jest tam Antoni Macierewicz? Może używają po prostu. Tak, pozdrawiam Antka. Bardzo ładne to wszystko jest, tak. No. I są takie naprawdę fajne, basicowe te, no, tak, te komponenty. Naprawdę fajne, zapiszę. Jest marketing, dział e-commerce i application UI, dokładnie tak samo jak w Tailwind UI, tylko że za darmo. Też miałem cebula pokazać. Jest. Czyli jak, znaczy w ogóle to jest świetny patent, jeżeli chcecie zrobić jakąś aplikację do portfolio, czy coś w tym stylu, no to weźcie gotowe style i macie. No, no. Dobra, także czekamy na Was też na Discordzie, znajdziecie go w opisie tego kanału, dajcie lajka, dajcie suba, pamiętajcie, że rozdajemy jedzenie i będziemy się do Was odzywać po nagraniu.